ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Oczy twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienie. Więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. Twórczość jako niekończący się dialog z drugim człowiekiem. Po raz 15 mamy możliwość obejrzenia dorocznej wystawy, w tym roku jubileuszowej wystawy Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych JELO. I pod takim właśnie tytułem ta wystawa się odbywa. Dzisiaj jest z nami Bogusława Różeńska, prezes stowarzyszenia. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. I dzisiaj będziemy rozmawiali o pasji tworzenia. Oczywiście o tej wystawie, którą można obejrzeć w galerii PSM LW w Pile, ale też o samej grupie. Grupa powstała w roku... Tutaj z tego, skoro mamy 15-lecie, to powstała w 2005 roku jako grupa JELO. Jednakże wokół twórczyni tego stowarzyszenia Hanny Łastowskiej, Janiny Łastowskiej. Grupa już działała o wiele wcześniej, bo w latach 90. pani Hanna Łastowska jako metodyk województwa tutaj pilskiego, byłego województwa pilskiego, prowadziła takie zajęcia u siebie w szkołach i u siebie i To grupa nauczycieli malujących? Tak, znaczy... Pierwsze spotkania to były wśród nauczycieli, którzy uczą przedmiotu plastyka i właśnie te zajęcia były często takie, spotkania najpierw były w klasach i w szkołach danego nauczyciela, jako taka samo kształcenie nauczycieli, były spotkania w szkołach. Każdy z nauczycieli młodych, którzy rozpoczynali swoje spotkania, mogli pokazywać swój warsztat pracy na lekcjach plastyki, a później przerodziło się to w takie spotkania wakacyjne, plenery i w 2005 już oficjalnie, jak już pani Hanna Łastowska przeszła na emeryturę, to postanowiłyśmy wszystkie, a tu właśnie ona była tą pomysłodawczynią, żeby stworzyć takie stowarzyszenie nauczycieli twórczych, żebyśmy się mogli spotykać właściwie co miesiąc, bo spotykaliśmy się na warsztatach, gdzie doskonaliłyśmy swoje umiejętności nie tylko prowadzenia zajęć, ale przede wszystkim warsztatu takiego plastycznego. Na tej wystawie swoje prace prezentuje 11 osób, ale stowarzyszenie zrzesza 18. Teraz 18, ale był czas, kiedy było nas tak gdzieś około 25. No przez ten czas, tych 15 lat, troszeczkę się okroiło. Już od 5 lat jest nas troszeczkę mniej. Jest to może związane z tym, że trudne czasy, jak to zwykle zawsze bywa. Jedne osoby gdzieś muszą wyjechać, inne rezygnują albo idą na emeryturę i nie zawsze mają czas pracować wspólnie z nami, bo muszą się na przykład opiekować w domu innymi sprawami, czy czasami swoim, no przede wszystkim sprawy rodzinne to mają wgląd na to, że część osób jakby zrezygnowała z członkostwa. Jednakże ta stała osiemnastka jakby została. I to są osoby z Piły i z regionu? I z regionu, tak. Jeszcze właśnie ze względu na to, że wcześniej to województwo pilskie jak istniało i wtedy była tam metodykiem pani Hanna Łastowska i z czasem też pan Jacek Matusia, który również należy do naszego stowarzyszenia, to wtedy ten obręb gdzieś tak aż po Poznań. W tym roku pożegnaliśmy naszego kolegę świętej pamięci Edwarda Cupera. Działał on w naszym stowarzyszeniu od samego początku.
Dodatkowo trzeba powiedzieć o nim, że był takim pasjonatem, który miał również swoje stowarzyszenia i działał w obrębie Krajenki, bo z Krajenki pochodził. Tam trzeba powiedzieć, że też miał i bywał na różnych plenerach, nie tylko w Polsce, ale i poza granicami, które sam organizował. Także był wielkim działaczem. Spytam o technikę prac w gronie osób tworzących w waszej grupie. Niewątpliwie wyłoniły się różne osobowości i temperamenty. I ta różnorodność wynika ze sposobu takiej artystycznej wypowiedzi. I mamy więc, myślę, że i malarstwo olejne, pastele. Na naszej wystawie też wycinanka. Tak, tutaj bardzo charakterystyczna wycinanka. Ta dziewczyna, to znaczy nasza koleżanka Renata Kopić-Sondel, zdobyła już też nagrody w swoim okręgu, to znaczy w Złotowskim. Jej prace również gdzieś są poza granicami Polski, ponieważ jest tam bardzo znana, a zarazem też bardzo ciekawe te wycinanki tworzy. Charakterystyczne właściwie dla takiej wycinanki ludowej, ale nie tylko. Prace wyszywane pojawiły się również. Prace wyszywane właśnie mamy tutaj w swoim stowarzyszeniu księdza Mariusza Gubowa, który właśnie dla takiego wewnętrznego spokoju, właśnie dla takiego skupienia się, znalazł sobie technikę wyszywania. Wtedy może jakby kontemplować to, co robi, z myślami własnymi. Myślę, że tutaj też właśnie kierując się ku Bogu. Prace wyszywane krzyżykami, jak na księdze przystało. O, właśnie. Dobrze. Gratulując wam tej kolejnej wystawy i oczywiście tego pięknego jubileuszu, życzymy wam tego, co piękne i ważne. Gratulujemy, dziękujemy i chciałybyśmy zaprosić na wystawę. Co byś mogła powiedzieć, jak zachęcić potencjalnych odbiorców do obejrzenia tej wystawy? Chcę powiedzieć, że nasza wystawa zawsze jest pełna radości i pewnej zadumy, tak jak życie, które nas otacza. Czy to jest martwa natura, czy to jest pejzaż, czy nawet abstrakcja, zawsze jakby pokazują nasze uczucia, nasze serca, bo to jak my odbieramy te obrazy, to też właśnie jest związane z tym, co w danym sercu naszym było. Czyli ta chęć przekazu najczęściej później tak pozytywnie jest odbierana przez odbiorców. Dlatego warto przyjść, bo można zobaczyć to, co jest jakby istotą. Życie, które jest radością. Przypominam, tytuł obecnej wystawy to piękne motto, które mówi, że sztuka jest niekończącym dialogiem, tak, z drugim człowiekiem, no i zapraszamy do... Tak, a chciałam tylko powiedzieć, że ten tytuł był już wymyślony na początku roku, czyli przed, znaczy na początku 2020 roku, bo wystawa miała być w maju, a okazuje się, że on dosyć tak adekwatnie odnosi się do czasów, które teraz mamy. Czyli do tej pandemii, która nas niestety, ale trochę ograniczyła. Czyli zapraszamy wszystkich do tego dialogu. Wystawę można obejrzeć, oglądać do końca grudnia po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Numer kontaktowy 506 081 469. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję serdecznie. Ja również dziękuję. Dziękuję. A ty ślot i górność chmur, blask wody i kamień, chciałbym o